Hej, witam w kolejnym odcinku z serii Sekiro Shadows Die Twice. Let's play. Zagrajmy wy. Mózgu, proszę, masz jedną prostą rzecz do zapamiętania. To tak dużo? Może tak. Dla mojego biednego, starego umysłu. Niemniej. Za dużo niemniej mówię, tak? Spróbujemy mojej nowej metody skradania, którą sobie opracowałem. Ej, nie przeciśniemy się tak. Niestety. Totalnie nie wiecie, gdzie ja jestem. Nie wiem. Ty. Co to ma być? Czekaj. Tylko jeden za tobą będzie gonił. Tak? Nawet nie, dobra. Czyli to był zły pomysł. Jej. Nie mam pomysłu, jak tak sprytnie obok nich przejść. Czy w ogóle jest taka opcja? Powinna być taka opcja, wydaje mi się. Może po prostu nie ma. Dobra, jak ja mam to teraz rozwiązać? Ups, zapomniałem kasę wziąć. Okej. Teraz tak, problem jest taki, że jeden, ty mnie stąd zauważysz. Okej. Się fartym udało. Ale żaden nas nie zauważył. Prawie by zauważył, ale udało się przemknąć niezauważenie. Tak, co to jest, co tak zapieprza po dachu? Jakiś kruk. Jakiś kot pomarańczowy, przerośnięty. Z kataną i kucem. Totalnie. Nie masz się czym przejmować. Dobra, jeszcze raz. Tak. Bądź dystrakcją dla mnie. Stop. Co się stało? Oj, niepotrzebnie. Dwa wypijałem. Nie. Zahaczył mnie. Co ja robię? Czemu ja zapomniałem w ogóle, że można parować i odbijać ciosy? Jestem dziwne, że jeszcze nikt się nie rozchorował przeze mnie. Nie będę narzekał. Ale tyle już umieram tutaj, że... Okej. Ech, teraz to mnie zauważysz, tak? Ej. Aktualnie ciekaw, czy zrezygnowali? No, chyba zrezygnowali. Nieźle. Aktualnie.
No, jeszcze ty zostałeś? Przestań się mną interesować. Weź. Czy on za mną do samego bossa pójdzie? Mógłby aktualnie. Nie to, że nie ma ścieżki. Ale może... Nie chcą tak daleko od swojego posterunku odchodzić. Pozostaje mi mieć nadzieję, że po prostu za mną nie pójdzie. Czemu? Wow, tego to się nie spodziewałem. Teraz ty. Trochę nie fair jesteśmy w stosunku do siebie. No tak, tak, pluj na... Znaczy, pluj. On zatruwa swoje ostrzała, te wrogi. Uświęca je. Uff. Ach. To nie jest fair. No, odwróć się. Nie. Chyba w boss fightsa nie da się tak szukać. To będzie ten długi dzień. Dobra, ważne, że nikt jeszcze nie choruje. Choli mu. Naprawdę. Ja się cofnę z tego względu. Nie to, że nie. Dobra. Boję. Muszę coś inteligentnie ogarnąć paterny tego bossa. Okej. Teraz jak tak zrobić, żebyście mnie nie zauważyli? Okej. Nie. Dobra. Okej, jesteśmy aktualnie na dobrej drodze. Dobry początek do złego końca zapewne. Kto wie? Może i do dobrego końca. Ty byś mógł być bardziej przydatny. W sensie nie to, że nie jesteś przydatny, jesteś aktualnie bardzo przydatny. Dobra. Próbujemy tak jak na samym początku. Na dwa baty go. Okej. Dobra. Okej. Czemu mnie? Au. To ja aktualnie? Nie, już myślałem. Fuck.
teraz lepiej idzie, ale to wciąż daleko od jakiegoś, jakiegokolwiek wyniku dobrego. Wydaje mi się, że zbyt chaotycznie do tego podchodzę. O, pomoc lasu, super. Nie, no aktualnie super. Wydaje mi się, że i tak zapomniałem podnieść lutu z pokonanych przeciwników, ale okej. Ciągle zapominam o tym. Dobra. Teraz tak, żebyś ty mnie nie zauważył. Nie. No i tak zgubicie agro, mam nadzieję. Nie. Nie pobiegniecie za mną tutaj. Chyba. Co, jak pobiegnął? Nie. Wcześniej nie pobiegli, to teraz pewnie też nie. Prawda? Okej, okay, muzyka się uspokoiła, czyli jest w porządku. Dobra. Teraz jeszcze raz, zaczynamy od łucznika. Teraz tobie pomogę. Drzemy. Nie. Dobra, wy będziecie. Jo. What? Już go? Nie. Czemu? Zostaw mnie, masz tamtego gościa, come on. Okej. Dobra, ten atak jest bardzo telegrafowany. Uff. Okej. Fuh. Szybko wstawaj, nie ma czasu. Nie! Tak blisko. Teraz panikowałem. Aktualnie to... Tak. Nie. O nie. I tak. Jeszcze najlepiej. No, niech mi się chorują teraz jeszcze. Najlepiej. Ale jestem zawiedziony w tym momencie. Coś niesamowitego. Tak zawiedziony, że mnie w tą stronę poszedł. Oh shit. Nie, naprawdę. To było tak blisko, jakbym może jeszcze z dwa razy go uderzył. Ech, po prostu ech. Sam fakt, że tak długo mi ten samuraj przeżył. Holy moly. Au. Was po prostu szcizuję. Ło! Okay. Tego się nie spodziewałem. Dalej w moją stronę strzelasz? Nie. Tak? No nic.
O shit. Aktualnie się na... Okej, to będzie dziwne. To był błąd. Jak iskry poszły. Chwal się tą tarczą. Okej. Dobra, to tragedia jest. Zbieraj co możesz. To było bardzo złe. No, po jednej bardzo dobrej próbie nastała czas na bardzo złą próbę. Karma musi się zgadzać. Mam trzeci level za to. Powoli sobie przynajmniej grinduję levele. Potrzebuję piątego. Nie. Ale jestem zawiedziony jeszcze tamtą nieudaną próbą. Prawie go pokonałem. Ale niestety. Ostrzeliwuje mnie. Okej, mam cię. Plus jest taki, że przynajmniej już drugi raz doszliśmy do momentu, kiedy go raz zbiliśmy. Jeden punkt witalny mu zdjęliśmy. Minus jest taki, że nie widzę scenariusza, w którym to się zdarzy drugi raz. Czemu? Mój mózg każe mi iść tą stronę. Nie wiem czemu, ale... Ech. Dobra. No tak szybko mnie zauważyłeś. Okej. Ciebie mamy z głowy. Teraz znowu. Próba podejścia po cichu numer 2. Zakończona niepowodzeniem. Może tylko jeden nas zauważy.
Nie. Nieważne. Nieważne. Dobra, to i tak nieistotne. Ważne, żeby po prostu we mnie nie strzelił ani razu. Uff. To był fart. Okej. Teraz chcę ci trochę pomóc. Okej. Nie. Jego. Ja się wami zajmę. Nie wiedziałem, że taki ślizg mogę zrobić. O, jeszcze ty jesteś. Dobra. Pomóż mi, panie samuraju. Ja ci pomogę. I ręka rękę myje. Aj. Uż szajt. Nie. Au. Okej. Dobra. Rozumiem. Te kombo powinno zostać uniknięte przez... Wait. Z niego kasa aktualnie jest? Nice. Naprawdę. Jednym hitem. No weź. Ja to źle robię. Naprawdę. Trochę taktyki by się przydało. Dobra. Następna próba. Zła strona. Dobry początek. Okej. W końcu się uda. To jest naprawdę... To co ja robię w tym momencie, to jest mega cheezowanie tego, ale... Hej, wiem, że za mną nie pójdą. Tylko jeden będzie do mnie strzelał, to może strzelać. Dobra, zaczynamy jak zawsze od ciebie. Okej. Please nie um. Ty miesz się na mnie nie agruj. Tak, ła. Nie, ła. To jest chaos. To jest chaos. Nie, już prawie go. Okej. Prawie ocaliłem tego gościa. Holy shit.
Mętna sak. O boj. Ja muszę wziąć oddech. Udało się. Dostaliśmy mętną sakę. Mętna sakę, butelka mętnej, nierafinowanej sakę. Sakę to trunek, którym należy się dzielić. Ta mętna sakę jest jedną z ulubionych Ishina Ashiny. Ma intensywny, bogaty smak. Znana jest również z tego, że szybko upija, a zbyt szybko. Uj, koralik modlitewny, pojedynczy koralik. Nice. Uff. Okej. Okay. Udało się. Teraz jakiś punkt zapisu, proszę. Sakę mamy dla naszego kolegi. Kolegi. Nie kolegi. Dobra. Tutaj jesteśmy. Ostrożnie. Proch leśniczy. Granulki, tak. A nawet dwie mam. Nie zwróciłem uwagi, myślałem, że tylko jedna. Że tylko jedną. Łucznik. Wszystko okej, mój przyjacielu? Czemu? No, z drugiej strony czemu nie, ale ja wszystko jest tak jakby drewniane, a ty strzelasz z łuku. Z... Nie, okej. Okay. Czy ja coś słyszę? Czyli co, te ściany... Nie, te ściany możemy rozwalać. W porządku. Ktoś tu jest. Zaraz z tobą porozmawiam. Powinienem to przeczytać. To jest aktualnie nowy. Niemniej... Mamy nowy posążek. Znaleziono posążek rzeźbiarz. Kim ty jesteś? Sinusowy. To ja? Słucham. Wait, czy to jest... Czy to jest ta babcia, z którą... która mi dzwoneczek dała? Tak. Okej. Zaraz, bo wydaje mi się, że trochę... No jeszcze chwilę mamy pozwiedzać. Dobra, to co zrobię w takim wypadku, to... sobie wrócimy do zaniedbanej świątyni i porozmawiamy z rzeźbiarzem, bo mam dla niego sakę z przeszłości. Hurra! Jak to brzmi? Hej, byłem w wspomnieniu, które się niby 3 lata temu wydarzyło i przyniosłem ci sakę z tego wspomnienia. Nie pytaj jak, po prostu mam swoje sposoby. Ty masz może coś nowego do powiedzenia? Nie. Okej. Okay. Chyba, że... whatever. Jej, mam dla ciebie coś. Tak, napój. Tak. Mam też zdolność dawania przedmiotów bez ruszania rękami. Czy wy tak potraficie? To niedobrze. Okej. Myślałem, że tamten grubas.
zadnie. Zrobił to dla mnie. Nomare kaketa wasi no tame ni na. Nani ni nomare kaketa no da? Shura. Nie mam powodu ci nie wierzyć. Chyba nic poza tym z tobą mam. No to to już słyszeliśmy. Nie, na razie w takim wypadku. Czy ja coś z tobą mogę zrobić? Aha, po prostu tutaj mnie cofasz. Dobra. No jasne. Teraz po drodze tutaj pagoda z trzema piętrami. Niby gdzie? Pagoda z trzema piętrami. Pamiętam, tamten mi mówił o niej, że tam niby jakieś bogactwa się chowają, ale nic takiego nie widzę. I tutaj jest jedna rzecz, którą przegapiłem chyba. Tutaj coś mi się świeci, to pewnie jakieś przedmioty. To na koniec odcinka, żeby zakończyć odcinek, pójdziemy tam. Wydaje mi się, że bliżej będzie stąd. Powinno bliżej być stąd. No proszę. W sumie dobrze, że się cofnęłem. Przynajmniej wydaje mi się, że te świecidełka to są przedmioty. Mogę się mylić, ale to mi wygląda typowo jak itemy. Tutaj coś jest. Dobra, proszę. Może uspokój się. Siad. Dziękuję. Co ja robię? No. I wracając do naszego tematu, tutaj coś jest. Balon mienia już mieliśmy. Tam coś jest. Coś tu pływa. No to ten karp. I ktoś tu jest do porozmawiania. Czy ja cię mogę z shurikena ustrzelić? Zaraz z tobą pogadam, beczko. Wait, what? Nieważne. Weźmiemy najpierw przedmiot. Lekka sakiewka. Zacnie. To dużo shurikenów zajmie, żeby to zabić. Widzę łapkę. Coś jeszcze. Na tyle. Mam jedną. Boska trawa. Mogę boską trawę kupić? Czerwona tykwa? Dobra. Tajemny lek przywracający pełne żywności i leczący wszystkie stany anomalne. Mała część Ashiny jest niesłychanie stara. Mówi się, że dawna gleba, skały i woda, która przeniknęły tę ziemię, przyciągnęły uwagę bogów. Lekarz Dogen badał florę tego pradawnego miejsca i zdołał sporządzić formułę tego szczególnego leku. Czerwona tykwa. Wygięta, podniszczona czerwona tykwa wypełniona wodą leczniczą. Zawartość uzupełnia się w trakcie odpoczynku. Powalnia wskaźnik płomieni i nieznacznie zwiększa odporność na ogień. Nie może jednak wyleczyć stanu anormalnego w płomieniach. Prawa część maski. Fragment starej maski tanecznej. Maska musiała się rozpaść na kilka kawałków. To wygląda na jej prawą część. I co? Eteryczne przejście. Instrukcja objaśniająca sztukę walki. Eteryczne przejście.
się ją po zdobyciu tego tekstu. Eteryczne przejście to przypominające taniec, płynna seria ataków, która poraża wrogów w ataku w akcie wyszukanej agresji, choć należy do techniki szkoły Ashiny, jej obce pochodzenie sprawia, że uważa się ją za herezję. A. No to zbieramy 7 musek. I... Okej. Okay. Mamy 2 na razie. Coś tam jeszcze jest? Tą stronę to pewnie nie możemy za specjalnie. Z wody się ciężko wyskakuje. I nie wygląda, żeby tu jakiś sekret. Przynajmniej żaden, który był w stanie... No nic. W porządku. Coś jeszcze tu jest? Jakieś chyba... Nie są chyba te skarbowe. W sensie te karpie drogocenne. Tak, zupełnym przypadkiem mam parę łusek, ale na razie ich nie wydam, przykro mi. Okej. No to w sumie posążku użyję, po co tutaj ostatni użyty. Myślę, że tutaj nasz odcinek się zakończy. Zdecydowanie jesteśmy parę minut po czasie. Także wielkie dzięki za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji, komentowania. Pomaga w rozwoju kanału. I do następnego odcinku. Trzymajcie się. Hej!